Cześć, witam w kolejnym szybkim odcinku. Dzisiaj pokażę Wam coś, taki mały, szybki modzik, to co mi brakuje w butelkach, czyli na przykład w ADBL Tie Dressingu. Mamy zdejmowany koreczek i ten taki dzióbek, który trochę rozlewa. Pierwowzorem koreczków, które poszukuję, są koreczki od Purboya, nie mogę ich teraz znaleźć. Generalnie chcę zaimplementować w tych butelkach do dressingów korki, które są podobne na przykład w pastach 3D. Delikatnie odkręcamy ten koreczek i możemy aplikować tiger dressing w żelu albo w kremie lub w ogóle w gęstej konsystencji na pada i potem padem aplikujemy produkt na oponę. Podobne koreczki znalazłem już na AliExpress i już do mnie płyną. Można sobie też znaleźć tego typu koreczek. A ja kupiłem na AliExpress bardzo podobne. Tylko tutaj nie podoba mi się ten patent w odkręcaniu. I ta pokryweczka jest gdzieś postawiona obok. Także te drugie zakrętki, które już do mnie płyną, będą trochę lepsze, bo to będzie wyglądało tak samo jak w produktach Past 3D One. Czyli odkręcamy do pewnego momentu i wygodnie aplikujemy sobie na pada czy na cokolwiek, dressing w żelu albo w kremie. Tutaj do ADBL-a, butelki ADBL-a, gwint 28 mm pasuje idealnie i można sobie teraz takim trójkątnym podłużnym aplikować na pada. To samo tyczy się na przykład B2B Shiny Garage. Odkręcamy. Tutaj powinna być pompeczka, ale sklep, który mi sprzedał ten produkt, nie wysyłał pompeczek, tylko dał mi atomizer. Ale tutaj spokojnie też ten dzióbek z AliExpress pasuje bardzo ładnie. I naprawdę jest to wygodne. Aplikacja wszelkiego typu żeli albo, o, widzicie? Także poczekamy jeszcze na te dzióbeczki z AliExpress w stylu nie odkręcaj do końca i już powinno być cacy. Taki patent może komuś się przyda, bo jest to szybkie i wygodne, szczególnie na myjniach bezdotykowych. Pozdrow wszystkim, na razie.